Siema, Jeff. Oj, koleżanko, zapomniałaś, że jak dostanę paletą podczas tego wyjścia z teleportacji, nic mi nie zrobi to. Koleżanko, jesteś dead. Mamy cię. Siemano, z tej strony Fabian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z DBT. Dzisiaj będziemy grać sobie nowym killerem, który wszedł niedawno, czyli The Singularity, osobliwość. Oczywiście, więc no, nagrywam to totalnie chyba parę dni po premierze chapteru nowego, który wyszedł. Jak wiecie, testowaliśmy sobie go na PTB. Jak ktoś nie widział tego odcinka, to was teraz właśnie odsyłam. Ale dzisiaj oficjalnie zagram sobie nim. Oczywiście będzie robiony też adept na nim później i na ocalałym adept. A przedstawię wam mój build oczywiście bez zbędnego gadania. Build jest taki, taki dosyć prosty, więc mam po kolei wytłumaczę, a po prostu przeczytam, o co chodzi w nim. Zacznijmy od perka pierwszego. Pierwszy perk jest od właśnie osobliwości, uczenie maszynowe, że nieprawie naruszony generator otrzymuje efekt niewykrywalny i zyskuje 10% pośpiechu na 25 sekund, następnie umyka się wyłącza. No i zguba Franklina, żeby nikt mnie oczywiście nie oślepiał jak jakiś po prostu perfidny ham, więc wziąłem zgubę Franklina, czyli po prostu jeżeli kogoś uderzę podczas gdy ma jakiś przedmiot, to on go gubi i traci swoją jakby ważność. Jak macie jakieś rzeczy w sklepie, to są ważność jakby po terminie. Oczywiście ta umiejętność się kończy, jeżeli musiałem wyświetlać ocalałemu w prawym rogu taki jakby ta umiejętność, żeby pasek dojść do końca, znaczy się przedmiot cały zużył. Kolejna umiejętka trzecia jest to też od niego, ograniczenia genetyczne. Kiedy ocalały kończy akcję leczenia, otrzymuje efekt wyczerpany na 24 sekundy, czyli nie może używać ani sprinta, ani gibkości, nic co jest po prostu związane z wyczerpaniem. Więc bardzo fajna umiejętka. Mam nim na tej umiejętce pierwszy poziom. W histe sieci zauważyłem, że drugi jest, ale nie wiem jak go kupić. Więc no pech totalny. Ale cóż. I ostatnia umiejętka to jest klątwa ruina. Wiadomo, jeżeli ktoś przestanie naprawiać generator, to on się będzie regresował 100% normalnej szybkości. No i tyle. Dar wziąłem sobie, żeby haki zmniejszyły odległość pomiędzy sobą. Dodatki wziąłem takie jak czujnik ultradźwiękowy. Po 0,5 sekundy możesz usłyszeć wszystkie dźwięki przez bloka psuły, którą będę używał oczywiście jako ten killer. Grałem nie tylko raz na PTB i raz jak wyszło DLC, więc totalnie zapomniałem jak się nim gra. Przypomniałem tylko sobie jak działa, więc trzeba widzowie sobie troszeczkę nim przypomnieć jak się gra, co nie? Kolejna rzecz, dodatków, żółta oczywiście, to jest narzędzie diagnostyczne naprawa. Podczas przetaktowania twoje ataki nakładają efekt zmasakrowania. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to jest przetaktowanie, chyba chodzi o to, jakby wychodzę z tego jakby, bo mogę do całego się tepnąć, jeżeli ma tą kulkę na plecach, mogę do niego się tepnąć. Więc chyba o to chodzi, ale nie jestem pewien, zobaczymy meczyku. Więc chodzimy do meczyku, zaraz się widzimy. Dobra, zobaczmy meczek na Ogrodzie Radości, uschniętej wyspie. No, fajna mapa, bardzo otwarta, wiadomo. Tylko, że ruina, totalnie słaby resp. Niestety, miałem powiedzieć inne rzeczy, że oczywiście oprócz tego nowego chapteru do gry weszło dużo map zostało zreworkowanych, jakieś tam wyszukiwarka perków i tak dalej, to są małe rzeczy, szczegóły nie ma co tego rozwijać, po prostu poczytajcie sobie jak ktoś jest ciekawy w patchu nowym, który wszedł niedawno, mówię 13 chyba, albo 14 czerwca, więc no. Więc co, znajdźmy sobie ocalałych, może postawimy sobie taką chamską kamerę w takim miejscu. Mówię, gram im drugi raz, aktualnie na PTB graliśmy parę razy, ale to tak nie skupiałem się bardzo. Mamy tu już koleżankę, która ma sprinta zapewne, więc... Okej, koleżanka. Chyba ogarnia. To jest ten błąd mój. Ale ja ją hitnę. Bardzo ładnie. Więc no, zobaczymy jak ten meczek pyknie. Tu już nie hitnę, co to jej. No to jest paleta jednostronna, ale ona chyba tej palety nie chce użyć. Siema Jeff. Jeff jest naprawdę w dupie, że Easton nie wyjdzie, bo... No i zwalił, tu tylko było jedno okno, jakby, więc przypał. Nie mam nic oczywiście na lightboarda. Więc mogą mnie oślepić w każdej chwili. Ale raczej wątpię, że coś latarkę ma. Trochę szkoda. To oczywiście barby. Nie mam. I cholera jasna. Nie widzę gościa. Przez tą kamerę.
To jest ten minus. Ale widzę, ona ma sprinta, czy po prostu... Nie wiem, co ona robi. A nie ma sprinta po prostu. Myślała, że my tu... Że nie zauważy jej po prostu, nie? Zresztą używam słowa po prostu, ciągle, sorry widzę. Powaliło mi się, ciągle używam słowa jednego. Killer bardzo ciekawy. Na pewno do pogrania. Geny idą mi jak spłatka. Też dalej nie znaleźli moje ruinki. To i tak. Geny idą jak spłatka. Nie chciałem na Hama i uderzać, bo jeszcze mi walnęła stuna i co wtedy, nie? Dlatego ją odrwałem po prostu normalnie. A coś tam gada ten killer, czasami też rozmawia. Sobie do siebie samego. Ruiny jeszcze nie znaleźli. Ale powinni dawno ją zniszczyć już. Bo to jest, nie oszukujmy się, miejsce łatwe. Nie wiem co mówi ten kurde osobliwość. Sorry za motor w tle. Tak to jest właśnie, jak się mieszka obok jezdni, a to nieważne. Piszcie komentarze co do tej postaci widzowie sądzicie oczywiście. Siema Fengmin. On skoczył okno, to jest debilne w ogóle zagrania. Debilne zagrania, bo jest tak po hicie będzie raczej. No będziesz po hicie koleżanko. Okej, okay, kolejne okno. Zepsułaś. Zepsułaś totalnie, powiem ci. Ma drzew. Ona idzie go zdjąć. Dobra. Jesteś dead? Hogana może mi skończą, ale chyba każdy wisiał, oprócz... Drzewa chyba? Nie, drzew wisiał. Ktoś nie wisiał jeszcze chyba. No patrz, nie mogę coś na kamerę jej zobaczyć. To jest tak głupie widzowie trochę. Że mogę na kamerę jej zobaczyć. Że w zasięgu nie ma. To go nas kończy. Oczywiście, że tak. Proszę, da mnie się w dupie, aż koleżanko. Okej, no spoko, jak chcesz, nie? Chcesz wisieć, to byś wisiała. Oni jeszcze nie zjeli. A wiszą kolejną. Wieszam. O, już zjeli, ale trochę późno. Tak czy siak. Okej. Coś tu jest. Nie użyłem jeszcze swojej umiejki do tej czasu, która użyję właśnie. Tak pięknie, idealnie do nią. Do niej oczywiście użyję umiejki. Super. Mam cię. Zużyła tylko seta, bo i tak nic to jej nie dało. Podnieś, super. Coś tam powiedział zabezpieczone, no bardzo dobrze. Zabezpieczamy laskę. Ej, mają... nie mają Trigena, szkoda. A już myślałem, że mają Trigena założonego. Tak chyba tego narobili. Nie wydawało mi się. Gdzie są geny? Obok siebie są dwa. Żadnego na razie nie robili. Git. Fajny meczek, chyba się szykuje widzowie. Naprawdę wam powiem. Dajmy zaś ruiny. Jest bardzo widzowie dziwne. Siema Jeff. Oj koleżanko,
Zapomniałaś, że jak dostanę paletą podczas o tego wyjścia z teleportacji, nic mi nie zrobi to. A właśnie, to jest ten minus właśnie, nie? Znaczy ten plus dla killera, minus dla całego, nie? Czy ma strajka? Chyba tak, więc nie będę ryzykował podnoszenie mnie chamsko. Mówię, będzie miał jeszcze strajka, mi chamsko ucieknie. A po co to, nie? Że uciekała. Nie ma co myśleć, nie? Dobra, podnoszę, że dostanę, kurde, strajka i tyle, nie? Okej. Ciekawie. To go na chyba robią, widzę. Nie, nie robią gana. Czego zrobi gana? Tam tego, no właśnie. Dobra, spoko. Są tam ramy. Trochę za bardzo patrzyłem się w te kamery, ale to nic. Siema, Feng. Tak mi ogarnęło, że coś knuje. No, szkoda. Mam cię! Może ja widzę dorwę jeszcze, co? Będzie super. O, Deadheart, ja nie mogę! Pięknie użyty Deadheart, nie wytrzymam, nie? Ucieknie mi chyba, no chociaż wątpię, nie ucieknie. Patrzcie, to niby jest paleta, ale ja tak się nie dam zrobić, bo na paletę pójść. A z nią pewnie zrzuci. Też ranko jesteś dead. Mamy cię. Dobra, może jeszcze złapiemy. Kolega ucieka, to też ucieknie, znaczy ucieknie, zamówię. Właśnie ją podnoszę, nic nie uciekniesz, koleżanko. Więc wyniosę ją na chamsko z bramy, ale mamy to. No meczek, kurde, powiem wam, nie za ciekawy był. Ale udało mi się dopaść jeszcze ją. No, mało używałem umiejętności, wam przyznam to, że bardzo skupiałem się na uderzaniu przeciwników, bo bardzo tej umiejętności nie ogarniam jeszcze. Ale naprawdę jestem tepaniem, jest bardzo fajna umiejka. Że można sobie po prostu chamsko się teptąć. Do przeciwnika po prostu, to jest fajne. Zagraliśmy jeden meczek, wydaje mi się, że ten meczek wystarczy. No, chyba tak. Bo i tam będzie robić adepta, będziemy grać pewnie 3 gry z nim, więc się przyzwyczaję. Poza nagrywkami oczywiście on na nim grał. Żeby nie było, że sobie po prostu nie przypomnę, jak się gra. Był fajny mecz, wydaje mi się. Powinienem też powiedzieć, że był reset rank robiony w dniu rocznicy, która miała być, a wszedł chapter, w ogóle takie info. Rocznica 21 dopiero wchodzi, a miała wejść już 13, więc niestety no.
Chociaż lepiej dla ludzi, którzy do szkoły chodzą, no bo wiadomo, że rocznica wtedy będą wakacje już raczej po zakończeniu tam kiedy, więc będzie fajniej tą rocznicę wprowadzić. No i co? To będzie na tyle z tego odcinka. Zagraliśmy sobie ten meczek. Na nowej mapce nie graliśmy, ale graliśmy na PTB. Jak mówiłem, na początku odcinka on się pojawi link w karcie oczywiście do odcinka z PTB, czyli tam PTB jak graliśmy. No i widzimy się w następnych odcinkach. Siema! Like a Hellcat.